przez wyciąganie wniosków z błędu. Ja przez marzłem dzisiaj to wróci. Dobry. To znowu my. O ja. To dla ciebie gra. Ta muzyka. Oj, radio. Ja już ten zabaw się zamyślił. Husaria się uderzył. Moje hasło. Dobre, nie? Jak nie? Husaria wjeżdża. No, takim dla mnie moim hasłem jest Jumbo i do przodu, a drugim to jest ten taki mały katowicki spodek. Oj, to jest dobre. To jest dobre. I ten katowicki spodek odleci. Dzisiaj odleci. Arena Jaskółka dzisiaj odleci. Czas. Już myślimy o meczu, odpoczywamy po obiedzie. Koncentrujemy się na tym, co nas czeka o godzinie 20. Polska! I na mnie? O, nie. Zurka nieułożona, to nie. Patrz komuś na Instagramie. Dzień dobry. Białeczko czy grekowe ten? Chyba rekowe, bo jest. Fakt do przygotowania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 11, 12, 13. Rzuć mi jeszcze proszę jedną buteleczkę. Pod ten finał niedzielę. No to raczej. Nie ma innej opcji. Dzień dobry. Chyba jednak bardzo dobre. Co? O, nasi. Nasi idą. Ola. Słucham. Pomóc ci? Nie. Pomogę ci. Nie. No to ci pomogę. Junior. Halo. O. Mamy. Kamcik i Dawid nas czekali, ale... Nie, no tego nie, to jest tajemnica moja. Chłopaki, dla takich meczów się trenuje. Każdy tu by chciał być, prawda? Ta grupa zasłużyła na ten półfinał z Włochami. My zasłużyliśmy na to, żeby się zrewanżować im za zeszły sezon. Byliśmy tam bardzo blisko, ale to jest historia, a dzisiaj możemy ich pokonać. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu i wszystko od nas zależy. Ta grupa, chłopaki, uwierzcie mi, to nie jest grupa, która szuka lansu. To jest grupa, która dostała niesamowity dar od Boga. Ja to nazywam talentem. Wiecie, co to jest? Chęć do pracy. Z każdego dnia ta grupa przychodziła na halę po to, żeby się stać lepszym siatkarzem, lepszym człowiekiem. I dlatego dzisiaj wszyscy jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Proszę Was, na boisku chciałbym, żebyście się zachowali naturalnie. Bawcie się tym meczem. Natura. Podejmujcie też decyzje przez serducho. Bo jak tylko głowa będzie podejmowała decyzję, a głowa niestety jest też fałszywa, głowa często kalkuluje, ale głowa w połączeniu z sercem może nas doprowadzić na sam szczyt. I dzisiaj jesteśmy po to, żeby wygrać ten mecz i założyć jutro złote medale. Jazda, chłopie! Ogień z makaronami! Polska! Wychodzimy tak jak w ostatnim meczu. Ali? Rolki bierzemy? Czy nie bierzemy? Karol dalej od rozgrywaczy, tak? Bravo! Michał najtrudniej jest po takich meczach w takim stylu rozegranym i też na tak minimalne punkty przegranym rozmawiać. Dziękuję, że podszedłeś jako kapitan. Co ty jako kapitan byś swoim kolegom z drużyny powiedział po takim spotkaniu? Ja jestem z nich dumny i jestem przeszczęśliwy, że mogę grać w tej drużynie pomimo wyniku, który boli o wiele bardziej niż 3-0 i w każdym secie byśmy z 20 nie powychodzili, bo byśmy powiedzieli, że byli lepsi i trudno. Dzisiaj czy byli lepsi, nie powiedziałbym. Na pewno bym powiedział, że zadecydowała jedna, dwie piłki i taki jest sport po prostu. Już to mówiłem przy meczu z Francją, że to takie mini detale decydują o tym, czy jest się mistrzem świata, czy nie jest mistrzem świata. Dzisiaj na pewno musimy przełknąć bardzo dużą gorycz i będzie nas to bolało. Ten mecz będzie gdzieś tam chodził z tyłu głowy, ale z biegiem czasu zrozumiemy, że zagraliśmy dobrze, że zagraliśmy nieźle, dobrze zagrywaliśmy. Troszkę braku, uważam, egzekucji w ataku. Nie wykorzystaliśmy paru swoich piłek, już nie chcę się czepiać sędziów, bo no, po prostu... Nie zmieni się niczego. W sensie no, wszyscy wiemy o co graliśmy, wiemy jakie były decyzje i nie mam w ogóle tutaj słów zamiaru się, że tak powiem, zwalać na kogoś winy. Pretensje możemy mieć tylko do siebie. No właśnie, zwłaszcza, że ten mecz z podtekstami, znowu Włosi, znowu półfinał, ale jutro gramy o brąz i to będzie też dla was po takim trudzie pracy włożonej na pewno też dobry mecz. I Turcy i my przegraliśmy po długich meczach, na pewno nas te półfinały będą z tyłu głowy, jak będziemy już na boisku. Kwestia, zawsze mówię, że uważam, że mecz trzecie miejsce to nie jest już pokaz umiejętności, tylko dużą robotę zrobi odporność psychiczna, odporność mentalna. Kto jak przeżył przegrany półfinał, bo to boli i no wszyscy to wiedzą. Ale mam nadzieję, że nie będziemy jutro o tym myśleć. Zagramy swoją siatkówkę, co najmniej tak dobrą jak dzisiaj, może lepszą, oby lepszą. I będziemy się mogli cieszyć z brązu, bo to jest ostatni mecz, jaki tutaj zagramy, a wiadomo, że lepiej wygrać niż przegrać. Nie? Zwłaszcza, że stawką jest medal, a z czwartym miejscem nikt tu nie chce wracać. Nie zasługują na to ani nasi zawodnicy, że tak powiem, nie zasługują na to nasz sztab, który ciężko pracuje, nie zasługują na to przede wszystkim kibice i uważamy, że na ten medal nas stać. Przyjechaliśmy tu po złoto, ale realia są takie, że już się dużo zmieniło, się bardzo dużo zmieniło i trzeba grać o to, co można wygrać, prawda? Brązu nie powiedziałbym, że się wygrywa, brąz się zdobywa, ale uważam, że przy takiej publiczności to będę mógł powiedzieć, że ten brąz wygraliśmy. Mogę ci powiedzieć, że ja o waszą siłę mentalną na jutro się nie boję, więc odpoczywajcie, powodzenia i działamy dalej.